Józef Lach, katowicki antykwariusz, jak pokażemy w naszej opowieści, nie tylko katowicki, prowadził w Katowicach przez 30 lat swój antykwariat, który był miejscem spotkań śląskich, ale nie tylko śląskich artystów. Odwiedzali go na przykład Kordel Filipowicz z Wisławą Szymborską. Filipowicz nazywał go Speludą, przy czym w tym określeniu była raczej czułość i sympatia. Legenda mówi, że z panią Wisławą w takim malutkim kantorku od czasu do czasu Lach z Filipowiczem i Szymborską coś mocniejszego przełykali, ale nie o tym. Historia w ogóle rodu Lachów jest bardzo ciekawą historią 100 ponad lat dziejów polskiej lewicowej inteligencji. Jak w pryzmacie pokazują się w niej dzieje Polaków na przestrzeni owych lat. Zacznijmy od początku, czyli od ojca Józefa Lacha, który urodził się w 1892 roku w Warszawie, ale już kiedy miał parę lat, wraz z rodzicami przeniósł się do Łodzi. Już w wieku był synem robotnika niewykwalifikowanego i matka jego była pomocnicą, sprzątaczką czy opiekunką dzieci w domach bogatszych ludzi. Natomiast sam młody Aleksander od najwcześniejszych lat interesował się książkami, interesował się gazetami, interesował się w ogóle życiem, można powiedzieć, literackim, zaczynając od 7 czy 8 lat, kiedy biegał jako gazeciarz. Już jako 13-latek zaczął poszerzać swój biznes, czyli jeździć do Warszawy i sprowadzać stamtąd pozycje, które były przydatne w jego działaniu, ale nie tylko, można powiedzieć, biznesowym, ale również patriotycznym, ponieważ część z tych gazet, broszur dotyczyła tematyki patriotycznej, ale również na owe czasy tematyki klasowej. Był za to prześladowany, karany, nie jakoś bardzo surowo, ale przez władze rosyjskie nie były tolerowane tego typu wybryki. Pracował też w drukarni i w hurtowni czasopism w Łodzi. Wreszcie w 1910, ciągle jako bardzo młody człowiek, założył w Zgierzu kiosk, który to kiosk stał się całkiem poważną, największą i najpoważniejszą w Zgierzu, księgarnią, ale też miejscem dystrybucji gazet i literatury, można powiedzieć, podziemnej na owe czasy. W 12 roku ożenił się z panią Heleną Janisiewicz, córką miejscowego burarza. Zorganizował sprzedaż gazet w Zgierzu, w Strykowie, Ozorkowie, Łęczycy, można powiedzieć wszędzie tam, gdzie, bo już w owym czasie docierały tam tramwaje. Jak wiadomo, Łódź miała bardzo rozbudowaną sieć tramwajów. W każdym razie we wszystkich tych okolicach działalność Lacha była prowadzona. Dorobili się trójki dzieci, które potem miały im w interesie pomagać. Sam Lach był działaczem niepodległościowym, działał w Polskiej Organizacji Wojskowej, w POW. W efekcie w 16 roku Niemcy aresztowali go i internowali w Szczypiornie. Szczypiorno miejsce ciekawe, bo wymyślono tam zasady szczypiorniaka, czyli piłki ręcznej. Nie wiem, czy Lach miał w tym swój udział, ale w każdym razie w owym Szczypiornie był internowany, potem osadzony jeszcze w obozie w Havelbergu. W 1018 roku wrócił do Zgierza i w dalszym ciągu rozbudowywał swoją działalność księgarską, tym razem już
z polskimi wydawcami, z polskimi wydawcami Gebetnerem i Arctem, z Wolfem. I ta jego księgarnia stała się też małym wydawnictwem. Wydawał przewodniki po Zgierzu, wydawał pocztówki. Oprócz działalności czysto handlowej zaczął też prowadzić na małą skalę działalność wydawniczą. Aleksander Lach był bardzo wysoko ceniony, szanowany w swoim środowisku. Publikował również artykuły na temat zawodu i trójkę swoich synów do owego zawodu przyuczał. Najmłodszy Józef w wieku lat 7, bardzo lubiąc grać w piłkę, stłukł w jednym sezonie 3 szyby, 2 ojciec zapłacił, za trzecią powiedział, to musisz zarabiać. Jak ja mogę zarabiać, spytał 7-latek, będziesz gazeciarzem. No i puścił młodego już do pracy związanej, że tak powiem, z dystrybucją książek i gazet. Przedsiębiorstwo Aleksandra Lacha było przedsiębiorstwem rodzinnym, co polegało między innymi na tym, że do obowiązków synów należało opracowywanie książek. Księgarz w owym czasie musiał, a w każdym razie poczuwał się do tego, żeby dokładnie znać towar, który sprzedaje. W związku z czym, kiedy tylko przychodziła nowa dostawa książek, bracia byli zobowiązani do starannego ich przejrzenia, zapoznania się, zreferowania co do ich zawartości, po to, aby sprzedając, księgarz wiedział, co sprzedaje. Ten piękny zwyczaj trochę dzisiaj zanikł, ale to była stara dobra szkoła. W 1939 roku księgarnie, bo już było więcej niż jedna Aleksandra Lacha, zostały zajęte przez Niemców i de facto zniszczone. Po wojnie Lach już nie wrócił do zawodu, ale jego syn kontynuował tradycję rodzinną, kontynuował misję, bo szerzenie wiedzy, kultury, oprócz tego, że było zajęciem, było też misją. Obydwaj ojciec i syn mówili, że to jest zawód biedny, ale piękny. To znaczy, że bardzo dużo trzeba się narobić, żeby zarobić, ale że zawód ów ma duży sens. Józef Lach, jak mówiłem, najmłodszy z trójki, urodzony już niedługo 100 lat temu, bo ta rocznica przypada w lecie tego roku. Studiował szkołę handlową w Łodzi. Kiedy Niemcy weszli, miał 20 lat, czyli już pracował. Pod okupacją podjął pracę w księgarni księgarza nazwiskiem Böze, ale w 1942 roku wylądował na robotach w Niemczech. Stało się tak dlatego, że jak wszyscy w owym czasie, zajmował się mniejszym, większym szmuglem, przemycaniem czy to mięsa, czy to innych przedmiotów między gubernią a Łodzią. W efekcie przyłapany kiedyś, spędził nieco czasu w więzieniu i został na roboty skierowany. Skierowany został na roboty do Lipska, co mu się nawet dość podobało, bo zaczął pracować w fabryce Hogenforsta, który produkował maszyny drukarskie, co jakoś było związane z zawodem, a Lipsk był uważany w owym czasie za, można powiedzieć, stolicę księgarstwa niemieckiego, a księgarstwo niemieckie było przodujące wśród księgarstw całej Europy. W związku z czym, o czym już wiedział bardzo interesujący się życiem Józef Lach, to było miejsce, gdzie jeśli już musiał być zesłany na roboty, to bardzo dobrze mu się to udało. W swojej bezczelności nawiązał kontakt z profesorem Gerhardem Mencem, uważanym za absolutny autorytet, najwyższy w tej dziedzinie. Zrobił to w ten sposób, że udał się do instytutu, gdzie Menc pracował, z
literą P na ramieniu, jako przymusowy robotnik był oznaczony, że tak powiem, narodowo. Wszedł do gabinetu owego Metza, dowiedziawszy się, kto tu jest najważniejszy i gdzie siedzi. Wyjaśnił mu swoją sytuację. Profesor bardzo pozytywnie przyjął to, że ten człowiek w tej sytuacji życiowej, w jakiej jest, interesuje się księgarstwem, książką, ale ponieważ nosił w klapie odznakę NSDAP, to powiedział Lachowi, że proszę przyjść do mnie wieczorem do domu, podał adres, a teraz musimy zrobić trochę teatru dla publiczności i zaczął krzyczeć, co tu robi ten Polak, wyrzucić go i tak dalej. No więc po wykonaniu owego teatrzyku Lach z bochenkiem chleba i półkostką masła, bo to było dużo cenniejsze od kwiatów w owym czasie, zjawił się u Metza w domu, gdzie de facto odbył trzyletnie studia zawodu. Metz wyznaczał mu literaturę, Lach bardzo chętnie uzupełniał w różnych źródłach i przeprowadzał mu po prostu egzaminy co jakiś czas, które Lach zdawał, czy lepiej, czy gorzej, ale w każdym razie między 1941 a 1944, początkiem 1945 roku, można powiedzieć, że odbył pełnowymiarowe studia z zakresu księgarstwa w najlepszej w owym czasie jednostce. Trochę to wszystko jest paradoksalne, jak wiele rzeczy w życiu Lacha, choćby to, że można powiedzieć, że studia ukończył przed zdaniem matury, bo tę zdał dopiero w 1948 po powrocie do Polski. Natomiast o tym, że będzie z tej wiedzy u Metza nabytej korzystał, był głęboko przekonany i wiedział, że swoją przyszłość chce i musi związać z księgarstwem. Sytuacja zrobiła się jeszcze śmieszniejsza, kiedy kończyła się wojna, a Lach, który w ogóle był od dziecka przekonań mocno lewicowych, a podczas tej swojej przygody na robotach zapoznał się dogłębnie z literaturą marksistowską i inną zakazaną literaturą tamtejszą w języku oryginału, czyli po niemiecku, nabrał przekonań głęboko komunizujących, a w każdym razie marksistowskich niewątpliwie. I pod okupacją niemiecką, znaczy nie pod okupacją, tylko w Niemczech po prostu, wydawał wraz z komunistami niemieckimi, ich niedobitkami, jakąś gazetkę tutaj w 1944-1945 roku. A kiedy już wchodzili Rosjanie, Mentz wypisał Lachowi coś w rodzaju świadectwa ukończenia studiów, to znaczy powiedział, jakie on zdawał egzaminy i z jakiego zakresu. Lach natomiast zaoferował mu wstawienie się u władz okupacyjnych. Mentz przetrwał, był potem cenionym naukowcem w NRD. To nie pierwszy z paradoksów z życia Lacha. W każdym razie po powrocie do Polski, przed jeszcze powrotem do Polski, można powiedzieć, organizował powroty Polaków do domu. W końcu repatriował się sam i zdał maturę powróciwszy i podjął pracę w wydawnictwie książka. Wstąpił do PPR i ogólnie myślał, że będzie budował nową przyszłość. Kolejny paradoks jest taki, że książka połączyła się z wiedzą. Jedna była PPR-owska, druga była PPS-owska. Z tego powstało wydawnictwo Książka i Wiedza, które nie wiem, czy jeszcze istnieje, ale bardzo długo istniało i wcale do najgorszych nie należało. Lach natomiast, zobaczywszy, jak wygląda realny socjalizm, wypisał się z tego PPR-u i jako dalej przekonany do lewicowych myśli i poglądów człowiek, rozpoczął coś, co było absolutnie wbrew, że tak powiem, ideom komuny, mianowicie własną działalność gospodarczą w postaci antykwariatu we Wrocławiu. Ten antykwariat stał się, tak jak potem w Katowicach, a nawet w dużo większym stopniu, bo Wrocław stał się miejscem repatriacji
uczonych z nie tylko Lwowa i okolic, po części też z Wilna, również ze zniszczonych ośrodków polskich. Wrocław był bardzo ważną uczelnią, w której Lach, co zresztą opisuje w swoich wspomnieniach poświęconych temu etapowi swojego życia, zapoznał się, poznał i prowadził ożywione dyskusje na różne tematy z najwybitniejszymi uczonymi owej doby. Znowu ów antykwariat stał się miejscem spotkań Związku Księgarzy, gdzie Lach znowu zaczął działać już w drugim pokoleniu Lachów. I bardzo ładnie ta sielanka kwitła do czasu, kiedy w 1951 roku komuniści powiedzieli, że prywatny antykwariat to nie jest w porządku i oni go upaństwowili. Zaproponowali Lachowi posadę kierownika czy dyrektora tego państwowego antykwariatu. Lach powiedział, że on bardzo dziękuję, przeniósł się do Ruchu, gdzie nielegalnie handlował książkami. No, czasy były takie absurdalne, co zresztą to nielegalne nie skończyło się jakimiś dużymi kłopotami, ale musiał znikać. Wylądował najpierw w MHD z wpisem do akt niebezpieczny inteligent, potem w Hucie Beldon w Katowicach, wreszcie w Zagłębiu Łęczyckim, gdzie dotrwał, tam było Zagłębie Rudy, gdzie jako pracownik umysłowy dotrwał do czasów odwilży, ale znowu jego rogata natura spowodowała, że musiał wywołać awanturę. Otóż w czasie posiedzenia organizacji partyjnej w Łęczycy, nie w Łęczycy, tylko w tym Zagłębiu, pod Łęczycą, w każdym razie no, wystąpił z postulatami płynącymi z ówczesnego klimatu, ówczesnego nastroju października 1956 roku. W terenie siedział jeszcze Beton, w związku z czym stracił pracę, stracił również możliwość działania w Klubie Inteligencji, który założył Klub Młodej Inteligencji, no i musiał stamtąd się wynieść, wyniósł się do Zabrza, gdzie założył swój drugi antykwariat. W tym Zabrzu nie trwało to bardzo, bardzo długo. W międzyczasie tych wszystkich swoich przygód w 1948 roku ożenił się z Wiktorią Kaiser, którą poznał w Lipsku. To była Ślązaczka, córka sołtysa wsi Rudno przed wojną, z którą wkrótce mieli córkę obecną dziś na tym spotkaniu, Urszulę. I ona pewnie opowie więcej o tamtym fragmencie. Okres zabrzański był stosunkowo krótki. W każdym razie wreszcie w 1961 roku Lach znalazł bardzo dziwne miejsce, bo w końcu antykwariat przy Gliwickiej w porównaniu do tych we Wrocławiu i w Zabrzu mieścił się w dużo, dużo mniej już nie luksusowych, ale powiedzmy wygodnych warunkach. To była piwnica przy ulicy Gliwickiej 3, która była zawsze troszeczkę wilgotna, dokładając do tego wagony papierosów, które Lach palił i zapach trochę zbutwiałego papieru pachniało tam średnio, natomiast wyjść stamtąd się nie chciało. Lach przez całe życie, już od tego pobytu w Niemczech, zbierał wszystko, co drukowane. Wręcz chodził z workiem po piwnicach, po strychach, po ludziach i zbierał książki. A te studia u Meca dały mu też zrozumienie istoty ekonomiki księgarstwa i działalności antykwarycznej, co zresztą też w jednej ze swoich publikacji opisał, pokazując, że antykwariusz sprzedaje mniej więcej 10% tego, co kupił, więc kupując coś, musi to kupić 12 razy taniej niż to sprzeda. No w uproszczeniu tak mówię. Lach w ogóle w tym antykwariacie na Gliwickiej, oprócz książek,
I to zapewne Cymeliów, do których mieli dostęp tylko wtajemniczeni, wspierał swoją działalność najróżniejszymi materiałami. Ja na przykład znajomość z nim nawiązałem jako kilkunasto małolatek przy zakupie zdjęć Beatlesów, tak? To znaczy były tam pocztówki z gwiazdami muzyki i kina, były tam kufle cynowe, były tam nalepki zapałczane, były tam najróżniejsze towary i produkty, które cały czas były w obrocie. Lach, co zresztą podkreślała z nawet pewną taką złością czy ironią ówczesna prasa państwowa socjalistyczna, prowadził biznes po staremu. Na przykład w Katowicach w hotelach wywiesił swoje ogłoszenie, kartkę formatu A4, gdzie pokazywał, co można kupić. Żadna z innych księgarni państwowych do czegoś takiego się nie posunęła, bo po co się reklamować. Na przykład też prowadził taką działalność zgodnie z tą swoją ideą. Książki, które nie schodziły, pakował po 6 i sprzedawał za jakąś dość niewysoką cenę. W każdym razie istotą biznesu, co on rozumiał, musiał być obrót pieniądza. Jak książka leży i 6 książek leży, to zajmują miejsce, a jak się sprzeda też 6 książek nawet tanio, to zrobiły miejsce na nowe i dały troszkę przynajmniej pieniądza, którym znowu można obrócić. W gablotach jego antykwariatu wisiały karteczki z zamówieniami, z informacją, czego on poszukuje. Sam Lach był na pewno bardzo, że tak powiem, zainteresowany rozmowami z Wilhelmem Szewczykiem, z Henrykiem Wańkiem, z innymi gośćmi z, powiedzmy, tej wyższej półki kulturalnej. Natomiast, ponieważ część jego obrotów znaczna pochodziła z naszych dziecięcych zakupów, tych różnych nalepek i cynowych żołnierzyków, to musiał znosić również tłumy dzieci i młodzieży, co znosił nie najlepiej, to znaczy no, nie traktował nas jakoś niezwykle przyjaźnie, ale w każdym razie budził wszystkich szerokie zainteresowanie. Wreszcie w 1979 roku, 15 czerwca, czyli znowu za 2 tygodnie będzie okrągła rocznica, otworzył przy ulicy Sobieskiego w Katowicach ruchomy punkt wymiany książek. Wraca autobus. Tak jak ojciec Lacha jeździł tym autobusem po wsiach, tak Lach postawił Jelcza unieruchomionego i zrobił z niego miejsce, gdzie można było przynieść książki, dostać za nie inne książki. To jeszcze zamieszana była makulatura i w ogóle różne inne takie pomysły. To był kolejny pomysł z zakresu, można powiedzieć, socjalizmu utopijnego, wymyślony przez Lacha, ale pomysł, który tym razem nie wypalił. Córka Lacha, o której mówiliśmy, po skończeniu studiów na KUL-u, od 1981 roku pracowała w Bibliotece Narodowej w Norwegii, kontynuując tradycję rodzinną w pewnym sensie, ponieważ odpowiadała tam za dział literatury słowiańskiej. Jej losy są tematem na osobne opowiadanie, ale myślę, że sama coś o tym za chwilę opowie, jak również o swojej córce. W każdym razie mamy tutaj historię, która aż prosi się o choćby scenariusz filmowy, bo te różne bardzo nietypowe przygody Lacha, ta jego zadziorność, ta jego intelektualna taka zawsze wolność i swoboda, to jest temat na pokazanie bohatera niebanalnego i ważnego. Jest Lach dla pokolenia obecnych 60-70-latków kulturalnych w Katowicach na pewno postacią, która łączy ich we wspomnieniach. Jest kimś, o kim dziś może obecni dowiedzą się rzeczy, których nie wiedzieli, bo
Dla mnie, który poznałem go jako dziecko, a potem w jakiś sposób dotarłem do historii jego życia, ta wędrówka po biografii Lacha była wędrówką pasjonującą. Dziękuję bardzo za uwagę i przepraszam za moją nieobecność. Obowiązki służbowe wyrwały mnie z tego zdarzenia, co przyjmuję z wielkim smutkiem, ale myślę, że Państwo będą mieli radość i przyjemność z tego spotkania.